Opowiedziałem o pewnych podstawowych regułach związanych z kompozycją funkcji oraz czymś, co można by określić jako pipe. Żeby zrealizować to w praktyce, no to jak pewnie pamiętasz, przygotowaliśmy takie funkcje wyższego rzędu, takie funkcje pomocnicze. Z tym, że one wciąż są dość ograniczone, bo mogą na wejściu przyjąć tylko dwie funkcje, a nieraz chcielibyśmy komponować używając większej ilości funkcji. Albo na przykład chcielibyśmy komponować używając funkcji, które mają zmienną ilość argumentów. No, możliwości w praktyce na pewno powinny być dużo większe niż te nasze proste funkcje wyższego rzędu. Możemy oczywiście ręcznie pisać takie pomocnicze funkcje, bardziej wszechstronne niż te dotychczasowe, jednak mamy też do dyspozycji całą masę gotowych rozwiązań, różnego rodzaju bibliotek wspomagających programowanie funkcyjne, jeśli na przykład tworzymy aplikacje w środowisku Node, no to mamy moduły, które można bardzo łatwo zainstalować, właśnie takie, które dodadzą nam te pomocnicze funkcje wyższego rzędu, na no po to, żebyśmy mogli z nich łatwo Korzystać. Ja chciałbym Ci pokazać przykład takiego właśnie modułu npm, który można bardzo łatwo y, zainstalować błyskawicznie, i za jego pomocą można bez problemu funkcję komponować. C jak to się nazywa? Yy, nazywa się to Compose Function. No, jak sama nazwa sugeruje, y, taki bardzo prosty moduł, który służy do. Komponowania funkcji. Podajemy pewną ilość funkcji na wejściu, żeby uzyskać jedną funkcję wyjściową. To będzie już bardziej wszechstronne od tych naszych własnych rozwiązań, chociażby ze względu na fakt, że będziemy tam mogli podać więcej funkcji na wejściu, więcej niż tylko dwie. Myślę, że po prostu od razu przystąpimy do instalacji. Przejdę sobie tutaj do edytora. Mam wbudowany terminal npm. Install Compose Function. Bardzo proste narzędzie, pojedynczy moduł npm błyskawicznie zostanie zainstalowany. Tutaj mi się pojawiły te moduły Node. Jak z tego w praktyce będziemy korzystali? Najpierw trzeba by zaimportować var, na przykład nazwę sobie to Compose. Tak będę się do tego odwoływał. To będzie require. No, i muszę podać oczywiście nazwę tego mojego modułu compose function. Tak się on nazywa. No i moduł po prostu to jest taka kompozycja. Działa to bardzo podobnie jak ta nasza własna funkcja compose, czyli możemy o na przykład te dwie funkcje tutaj istniejące skomponować w jedną wyjściową. Przykład będzie taki sam jak w poprzednich lekcjach. Stworzę zmienną split at get. Length, czyli po prostu dzielimy string i będziemy sprawdzali, ile mamy elementów w tym string. I to będzie właśnie compose. O, i tutaj widać podpowiedź, jakie to argumenty przyjmuje. No, po prostu podajemy tutaj kolejne funkcje. Tylko trzeba zawsze zwracać uwagę na to, że w przypadku compose podajemy od prawej do lewej. Czyli na końcu będzie sprawdzana długość, a najpierw musimy to podzielić od prawej do lewej, czyli length, a potem dopiero split. Korzystamy tak samo jak już właśnie to robiliśmy wcześniej, czyli split at, get length. No i teraz musimy oczywiście tutaj podać wartość. Jakikolwiek string, komponowanie nowych funkcji. O! I to już powinno prawidłowo zadziałać. Sprawdźmy to node index.js i mam wynik 3. Czyli rzeczywiście taka pomocnicza funkcja. Nie chodzi o to, żeby przecież zawsze od podstaw wszystko ręcznie sobie pisać, skoro mamy do dyspozycji łatwo dostępne gotowe narzędzia, no to dlaczego mielibyśmy z nich nie skorzystać? To jest akurat o tyle dobre rozwiązanie, że tak jak mówiłem, możemy tutaj podawać więcej niż dwie funkcje. Mogę sobie na przykład o powiedzmy jakąś taką bardzo prostą funkcję tutaj stworzyć, double. I ona będzie jedną wartość przyjmowała i będzie ją na przykład przez Was mnożyła, albo jeszcze lepiej stwórzmy sobie kolejne funkcje. Mamy double, mamy triple. Oczywiście przykład będzie troszkę sztuczny, ale jednocześnie yy, pokażę bardzo dobrze możliwości tej kompozycji. O, na przykład jedna z tych funkcji będzie tą naszą wyjściową długość zwiększała dwukrotnie, a kolejna trzykrotnie. I teraz yy, mogę sobie tutaj na przykład triple podać tą funkcję, i mam jeszcze moją funkcję double. Czyli mogę rzeczywiście więcej niż dwie funkcje tutaj podać. No i sprawdźmy to. Uzyskam wynik 18, czyli wartość 3 została najpierw podwojona do 6, a potem potrojona do 18. Czyli tak to w praktyce działa, bo można tworzyć bardziej złożone kompozycje, podając tutaj większą ilość funkcji na wejściu, czyli proste, ale jednocześnie niezwykle ciekawe, niezwykle przydatne narzędzie.